Ochrona web aplikacji, wydaje mi się, dotyczy nas najmocniej, jako że większość z nas produkuje je w firmie. Jest też rzesza programistów mobilnych, ale im też się to przyda, ponieważ tutaj jesteśmy, działamy jak gdyby w jednej drużynie, w tej właśnie strefie, która jest taką ziemią niczyją, lekko, ponieważ DevOpsi używają swoich narzędzi, które instalują sobie na serwerze, a my cóż, produkujemy kod. I w ten to miejsce, w którym te technologie się łączą, jest taką ziemią niczyją. Programiści myślą, że to sprawa DevOpsów. DevOpsi myślą, że to wina programistów. 97 aplikacji webowych jest podatne na ataki. To dosyć smutna statystyka. Jeden z uniwersytetów obliczył nawet, że na 1000 linii kodu występuje co najmniej 30 bugów. Sprawia to mniej więcej, to jest taka dosyć przygnębiająca perspektywa tego, że jesteśmy raczej bezsilni. I tak stworzymy te bugi, i tak stworzymy podatności. Jednak podatność to niekoniecznie dziura, to niekoniecznie wielki problem. Jeśli stworzymy jakąś podatność, która pozwoli wykonać jakiś kod osobie atakującej, niekoniecznie ona musi wyłuskiwać informacje i niekoniecznie musi ona zrobić nam jakieś nieprzyjemne rzeczy. Dlatego podatność to niekoniecznie wielki błąd. Tu narysowałem sobie misia, żeby przypomnieć sobie o takim porównaniu. Ponieważ jeśli skupimy się i tak maksymalnie na rozwiązywaniu problemów i maksymalnie zabezpieczymy swoją witrynę, swoją web aplikację, tak czy siak jesteśmy skazani na to niepowodzenie. I tak 97% jest podatnych na ataki i tak. Ale właśnie nie chodzi tak naprawdę o to, bo to jest jak z wycieczką turystów w lesie na kempingu, który atakuje niedźwiedź. Nie chodzi o to, żeby być tym pierwszym turystą, który ucieka, tylko trzeba nie być tym ostatnim. Więc wystarczy troszkę zabezpieczyć swoją aplikację, odstraszymy 90% wszystkich atakujących. No i właśnie, jako programiści webowi mamy maksymalne narzędzia, mamy maksymalne resources, jak gdyby swoje mózgi, swój intelekt. Pytanie tylko, czy chcemy ich użyć, czy w ogóle interesujemy się ochroną web aplikacji, bo wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach dosyć mocno wyjątkowych. Przyrost oprogramowania w ogóle nie idzie w parze, według mojej oceny, z przyrostem tego oprogramowania, który powinien być dbać o to, żeby nasz kod był czysty i bezpieczny. Sam uważam to za wielkie niedopatrzenie, stąd moje zainteresowanie tematem. I właśnie jednym z tych narzędzi, które warto wykorzystywać, jest na przykład organizacja OWASP, Open Web Application Security Project. Organizacja non-profit zajmuje się ogólnie badaniem, zrzesza ludzi, którzy interesują się bezpieczeństwem web aplikacji. Produkują oni co jakiś czas raporty, w których możemy zobaczyć aktualne ataki, sposób jak się bronić, jakieś podatności popularnych frameworków i oprogramowania. Co roku produkują też listę najbardziej podatności, które są najbardziej w modzie w obecnym roku. To jest 10 pierwszych 2017. Na pierwszym roku jest injection i znany nam wszystkim SQL na przykład injection, ale właśnie sam dowiedziałem się całkiem niedawno, nie wiem w sumie czemu o tym nie pomyślałem, można wstrzykiwać w zasadzie każdy rodzaj kodu. I tak jak możemy wstrzykiwać SQL-e, tak na przykład możemy wstrzykiwać różne komendy bashowe na przykład. Sam nie będąc świadom, wyprodukowałem bardzo dużo takiego kodu podatnego na bash injection. Chodzi o to głównie, że jeśli szukamy w dyrektory swojego jakiegoś JSON-a, chcemy go sobie sparsować albo jakiś plik tekstowy, jeśli wykonujemy operację taką po stronie serwera, bez problemu możemy z przeglądarki wpisać ls na przykład chociażby i dostać całą listę plików, które są na serwerze, jeśli nie jest odpowiednio zabezpieczony. No i po kolei, autentykacja użytkownika, która nie jest odpowiednio zabezpieczona, sensitive data exposure, który ostatnio daje się mocno we znaki. Całkiem niedawno ktoś, kurczę, już nie pamiętam w jakiej wielkiej witrynie, ale ktoś na GitHubie po prostu wrzucił commita i wszystkie secretsy do AWS-a wrzucił na GitHubie. To chyba jakiś polski serwis kurierski, bo może nawet nazwy nie będę zdradzał.
XML External Entities dotyczy głównie XML-i, ale jest to związane po prostu z parsowaniem wszelakich informacji z pliku. Broken Access Control, kiedy nie zabezpieczymy odpowiednio autentykacji. Misconfiguration Security. Tutaj, jeśli oprogramowanie źle zostanie zainstalowane. Na miejscu siódmym jest Cross-Site Scripting XXS. Na nim się skupię później w prezentacji dosyć mocniej, ponieważ uważam go za dla nas najbardziej jak gdyby bolesną sprawę. Cross-Site Request Forgery też jest bardzo ciekawy. To na pierwszy ogień za chwilę pójdzie. Używamy oprogramowania, właśnie po to jest o was, żeby czasem na niego zaglądać, zanim coś zainstalujemy, żeby dowiedzieć się, czy nasze oprogramowanie nie jest już zhakowane. Na pierwszy ogień pójdzie złe logowanie i monitorowanie. Jeszcze dosyć sporo informacji jest na Reddicie. Jeśli piszemy sobie reddit.com/r/netsec, dostaniemy całkiem fajne, świeżutkie informacje na temat nowo odkrytych podatności oprogramowania. Coś wczoraj w ogóle dostało 2000 jakichś tam tych lajków czy strzałek w górę. Można się zapoznać. Dobra, to jest fajny przykład projektu, w którym brałem udział, który jest teraz obecnie, żyje w internecie i wróciłem do niego po wielu latach. Odpaliłem sobie, bo wiedziałem, że tam zostawiliśmy parę konsol logów. I to jest przykład takiego Sensitive Data Exposure, który jest po prostu na pierwszy rzut oka dla użytkownika, który otworzy sobie konsolę widoczną. Mamy dostęp do całego obiektu, mamy dostęp do wszystkich danych ich zara, łącznie z adresem e-mail i wszystkie te flagi są po prostu widoczne. Także to po prostu pierwsza rzecz, na którą warto się uczulić, zadbać o to, żeby usunąć wszystkie monitorowania w ten sposób wartości. No i cross-site request forgery. Jest to bardzo ciekawy atak, kurczę, który nie był dla mnie taki oczywisty, w sensie, że nie wpadłem na to po prostu. Jak gdyby jesteśmy zamknięci w tej naszej bańce programowania i staramy się dostarczyć jak najlepsze sposoby i staramy się dopiąć, kurczę, te wszystkie requesty, a nie zwrócimy uwagi na taki trywialny bardzo błąd. Chodzi o to, że atakujący wysyła linka takiego naszej osobie atakowanej, jakiejś ofierze. I ten link prowadzi do strony, która teoretycznie nie powinna do niej się odnieść. Załóżmy, że ktoś dostaje linka, zobacz jakie super zdjęcia, weź sobie obejrzyj, a to jest link do jego Twittera. Do jego Twittera, który atakujący odpowiednio skomponował tak, żeby odpalał jakieś tam operacje, na przykład zmień sobie hasło. I podajemy w parametrach, jeśli istnieje taka metoda, zmienione hasło, ktoś klika i teraz Twitter pyta o autoryzację. No i rzeczywiście, użytkownik w tym momencie ma otwartą sesję Twittera, w cookie jest aktywny klucz, Twitter mówi, no spoko, jeśli chcesz zmienić hasło, to ja ci mogę zmienić. No i w ten sposób stracił już swoje konto na Twitterze. Odpalając link, który skontaktował się z inną stroną niż ta docelowa. Jak możemy się przed tym obronić? Jest parę takich rzeczy, które po prostu nasuwa się na samym początku. Trzeba po prostu znać możliwości tego ataku. Pierwsza z nich to po prostu generowanie na froncie jakiegoś tokena, który po prostu backend od razu natychmiast wychwyci. Facebook między innymi sobie w ten sposób z tym radzi. Na Allegro jest to rozwiązane tak, że po prostu za każdym razem, jak chcemy zmienić hasło albo zmienić jakiś produkt i tak dalej, prośba jest o relogowanie. Możemy też za każdym razem sprawdzać na przykład header strony, czy to wciąż jest ta sama strona. Jest to jednak niebezpieczne, bo header tak samo jak w sumie każdą linijkę kodu w requestie można zmienić po prostu. No i podatność XSS. Rzecz, która najbardziej mnie zaciekawiła i według mnie, na którą jako programiści webowi jesteśmy narażeni najbardziej, ponieważ wszędzie tam, gdzie my, programiści webowi, zawsze jest JavaScript. A jeśli jest JavaScript, to jest przeglądarka, która chce wykonywać JavaScript. I jeśli wstrzyknięcie jest tą najgroźniejszą rzeczą, to my możemy, jak wstrzykiwaliśmy SQL-a, wstrzykiwaliśmy Basha, możemy wstrzyknąć JavaScripta. Nie ma z tym żadnego problemu. No i tak na przykład, jeśli zajmiemy się na razie tą pierwszą stroną, jeśli użytkownik wykona na serwerze pewną operację, która jest jakoś zakodowana na systemie, a my dorzucimy sobie wstrzykniemy kawałek JavaScriptu, to dostaniemy od serwera
pewien response, który może zawierać pewne wrażliwe informacje. Jeśli ten link, który został odpalony przez tą osobę pośredniczącą w ataku, został wygenerowany przez atakującego, to równie dobrze on może napisać skrypt, który się odwołuje do tego, żeby dostać sobie z powrotem ten response, który dostał od tego serwera. No i na przykład mogą to być dowolne informacje odnośnie adresu e-mail, PESEL-u, hasła. Może być to bezpośrednio klucz ciastka sesyjnego. I z takim kluczem ciastka sesyjnego atakujący bez potrzeby wykradania czegokolwiek tak naprawdę może zalogować się na taką stronę. No pierwsza rzecz, może zalogować się właśnie, wykraść cookiesy, zalogować się na czyjąś stronę, dostać pewne informacje. Informacje można spieniężyć. Można sprzedawać, spamerom adresy mailowe i tak dalej. Ale to jest średni sposób zarobku teraz i ciężko jest na tym wyżyć, szczerze mówiąc, handlowanie informacji. Drugi powód to użycie przeglądarki jako tak naprawdę maszyny do innego rodzaju ataków. Wtedy zrzucamy odpowiedzialność jak gdyby na... Atakujemy z przeglądarki, która pierwsza sprowadza na siebie jakieś zabezpieczenia, a my jesteśmy beneficjentami takiego ataku. Teraz jeszcze 2 dni temu czytałem o takiej kawiarni, a nie, to była w sumie Starbucks w jakimś mieście, gdzie wszyscy goście, którzy przychodzili i logowali się do Wi-Fi, odpalali sobie przeglądarkę, właśnie wstrzyknięty został im JavaScript i sami zamieniali swoją przeglądarkę w koparkę bitcoinów dla takiego atakującego. W ten sposób stawali się takim jego koparką, jego to, co wykradł po prostu atakujący, nie jest wiedza, tylko zasób w postaci mocy obliczeniowej komputera. I to jest teraz w tej chwili najbardziej w modzie resource do wykradnięcia, po prostu moc obliczeniowa. No właśnie, możemy wyłudzać pewne informacje na temat różnych niezwiązanych ze stroną systemów, niekoniecznie tą, którą atakujemy, właśnie pomiędzy manipulacją, między innymi phishingiem. Możemy również niekiedy kontrolować z poziomu przeglądarki cały system. I też atak był, dosłownie też właśnie wczoraj na Reddicie, tam na tym linku, który pokazywałem, przeczytałem o tym, jak przeglądarka Safari właśnie miała dostęp do jakichś resources i ktoś atakujący wstrzyknął po prostu JavaScript, który bezpośrednio odnosił się do directory komputerów. Różne typy cross-site scriptingu, głównie 3, są odnotowane. W chwili, kiedy zajmiemy się, bardzo dobrze zabezpieczymy input. Napiszemy bardzo wiele walidacji, sprawimy, że ten input, te informacje, które wędrują na serwer, będą zabezpieczone. Z jakiegoś powodu zapomnimy całkiem o outputcie. Weźmiemy z bazy danych to, co jest i wyplujemy na przeglądarkę jako output i niech ta przeglądarka sobie przerenderuje JavaScript i wyświetli. Jeśli w takim responsie będzie znajdował się wstrzyknięty XSS, no to po prostu się wykona. Reflektet XSS najczęściej w wyszukiwarkach, tam wszystkie te pola, które renderują JavaScript na bieżąco. Dome-based XSS, kiedy po prostu uda nam się zmanipulować jakiś element do domu, tak jak teraz na przykład w projekcie z Mateuszem wrzucamy iframe'a po prostu na stronę innego użytkownika, no i tam sobie chcemy manipulować tym domem. Na szczęście dla bezpieczeństwa nie pozwala nam system tego zrobić. Dla nas jest to ogromna bolączka. Możemy sobie pomyśleć, że kurczę, to jest właśnie, ja jak pierwszy raz słyszałem o XSS-ie, mówię, kurczę, to jest bardzo, bardzo łatwe do wyśledzenia. Bardzo można szybko sprawdzić, czy ktoś nam wstrzykuje JavaScript, czy nie. Jednak jeśli, taki jest cytat, powiedzenie, jeśli nigdy nie doświadczyliśmy XSS-a w swoim projekcie, to nie wiemy, że go doświadczyliśmy. I tak na przykład jeszcze niedawno na stronie Allegro można było wstrzyknąć, tu jest po prostu napisane skrypt / alert, tam jakiś tekst, string. I on się wyświetlał rzeczywiście na stronie. Na stronie Allegro, w jednych z pól, więc w zasadzie można było wykorzystać każdy JavaScript. Tutaj na stronie Górnika, też jeszcze do niedawna, teraz jest już chyba to naprawione, bo nie mogłem tego wyświetlić, jako jeden z parametrów można było podać JavaScript po prostu zaenkodowany w URL-u
i też się wykonywał. Często walidatory, które napiszemy, nie są do końca bezpieczne. Najchętniej zrobilibyśmy walidator, nie, w ogóle nie interpretuj wszystko, co się dzieje po tym znaczniku. Nie wygląda to tak pięknie, ponieważ zawsze można enkodować w jakiś inny sposób. Za każdym razem przewidywać, w jaki sposób ktoś może enkodować nasze skryptowe rzeczy, jest bolączką, która jest praktycznie nieosiągalna. Wydaje mi się, że kurczę, tego nie widziałem nigdy wcześniej. Jest taka stronka JSFAQ. Można sobie wpisać dowolny JavaScript i on właśnie się wykona w takich dziwnych znaczkach i on też zadziała identycznie. Ten kod jest też bardzo ciekawy. Może potem zademonstruję jakoś na przeglądarce. Jak dostaniecie potem prezentację, możecie sobie wkleić dosłownie coś takiego w wyszukiwarkę Google chociażby. Ten znacznik po procencie 238238 sprawi, że zmienimy nasze enkodowanie na kod arabski i będziemy pisać od prawej do lewej. I wtedy całkowicie nam się zmieni tutaj walidacja tego skryptu. Także sposobów jest strasznie dużo. Ciężko jest się uzbroić przed wszystkimi, ale sama świadomość problemu sprawi, że wyczulimy się na to, jak kod jest wykonywany. To, żeby chociaż, jeśli wykona się na przeglądarce, nie będzie dotykał bezpośrednio naszych danych i wrażliwych informacji w bazie danych. No i właśnie, i potem mamy też framework. Mamy Railsy, który broni nas przed wielką rzeczą. I tutaj jest bardzo dobra informacja. Railsy bardzo dobrze bronią nas przed wieloma różnymi atakami. Między innymi właśnie przed wstrzykiwaniem javascriptowym, ponieważ kurczę, no mamy kontroler, mamy model, zanim to wszystko przejdzie przez te wszystkie warstwy, powinno nas to uchronić przed niebezpieczeństwem. No, ale nie do końca. W 2012 roku, jeszcze w czasach, kiedy mass assignment był dopuszczalny w Railsach, pewien jakiś Rosjanin, Homakow, postanowił schakować GitHuba, ponieważ GitHub był napisany, czy może nawet jest, w Ruby on Rails. Krótko mówiąc, przypisał do atrybutów dowolny parametr, odgadł parametr, który pozwalał mu zmieniać swój klucz użytkownika i autentykował się za każdym razem. Więc przejął w ten sposób władzę nad całym GitHubem i mógł przejąć każdy projekt. Więc przejął Railsy i zakomitował coś takiego. Poprosił, czy ktoś nie zapłaci mu za audyt. Bo potem historia jest ciężka, ponieważ nie wiem, w 2012 roku nie było takiej chyba polityki, nie patrzyło się raczej z zachwytem, jak ktoś znajdował jakieś luki. Pan Homakow został zbanowany, zakończyło się to strasznymi jakimiś represjami, jakieś kary, sądy, straszne rzeczy, a pan Homakow chciał tylko dobrze. W każdym razie message jest taki, że framework nie uchroni nas przez wszystkim. Kolejna strona, którą chciałem polecić wam, to Exploit Database, która publikuje bardzo aktualne podatności różnych technologii. Tutaj w wyszukiwarkę wpisałem sobie Railsy. Widzimy, że ostatni, kurczę, był w 2016 roku jeszcze, dawno temu, jakaś podatność. Ogólnie najczęściej, praktycznie codziennie jest postowana jakaś podatność PHP, z tego co widziałem, jest strasznie dziurawy. Tak to wygląda przynajmniej. Cała strona jest po prostu PHP. Railsy dopiero 17, a tylko wczoraj z PHP wrzucono ze 3. Dobrze, jeśli mamy znajomość niektórych ataków, wiemy jak one działają, ciężko jest wyklikiwać po prostu każdy z nich po kolei. I ciężko nam jest istniejącą już stronę po prostu przemyśleć jeszcze raz krok po kroku, przejść po własnych śladach i postarać się znaleźć podatności. Na szczęście mamy odpowiednie narzędzia do tego. Jest rzesza rozszerzeń do Firefoxa, między innymi XSSme, właśnie, który prześledzi nam wszystkie formularze w poszukiwaniu XSS-ów, i Hackbar, który będzie nam enkodował bardzo, bardzo pokrętnie te JavaScripty, tak żeby oszukać nasz formularz. Jest bardzo duże narzędzie, jakim jest Barbsud, który kompleksowo bada całą stronę pod kątem wielu podatności. Jeśli znajdziemy chwilkę czasu, to pokażę wam szybko, jak działa. Mam go tutaj odpalonego. Na szczęście udało mi się załatwić licencję professional na dzisiaj. No i jest dystrybucja Linuxa Kali Linux, która ma po prostu pełny pakiet fajnych narzędzi do testowania.
specjalnie właśnie do pentestingu przewidzianych. Tam są najróżniejsze rzeczy, to po prostu jak w jakimś filmie latają litery i nagle wyskakuje hasło, szok. Jest narzędzie po prostu do brute force'a, które odgadą moje hasło, więc to jest ciężkie. A myślałem, że jest dobre. Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jeśli patrzymy, otchłań, o to jest to słowo, które szukałem. Patrzymy w otchłań, otchłań patrzy w nas. Używając programowania, które jest przeznaczone do pentestingu i między innymi Kali, jeśli przyjdzie nam do głowy jednak hakować gov.pl, musimy pamiętać o tym, że są pochowane od producentów programów easter eggi, które natychmiast zraportują naszą próbę ataku. Więc jeśli ktoś chciałby pobawić się tak bardziej nielegalnie, to musi przejrzeć linijka po linijce i po prostu odszukać i po prostu to jest jakaś flaga true na false. Tylko dlatego, żeby gimnazjaliści po prostu nie hakowali codziennie czegoś tam. Dobrze, to koniec takiej prezentacji.